Zastanawiasz się nad zarejestrowaniem swojej domeny internetowej, żeby zaistnieć w sieci, ale nie do końca wiesz, jak się za to zabrać? Nie wiesz, jakie są z tego korzyści? Czym właściwie jest domena internetowa? Zacznijmy razem od początku. Adres internetowy służy do korzystania z różnych usług, np. poczty elektronicznej czy strony www. Adres internetowy składa się z dwóch części – nazwy w domenie oraz domeny. Nazwa w domenie to ciąg znaków z lewej strony domeny. Domena internetowa to końcówka adresu internetowego. Zwykle ma postać skrótu lub krótkiego słowa, np. .pl, .edu czy .net. Potocznie przyjęło się domeną nazywać cały adres internetowy i choć nie jest to poprawne określenie, to obecnie stosuje się je zamiennie. Domeny krajowe mają zawsze dwuliterowe oznaczenia. .pl jest domeną krajową najwyższego poziomu dla Polski. Istnieją również domeny regionalne, które odnoszą się do miast, gmin, powiatów czy regionów geograficznych. Jest to świetna alternatywa dla firm, które działają na konkretnym obszarze geograficznym. Inną grupą domen są domeny funkcjonalne, które ułatwiają firmom zaprezentowanie charakteru prowadzonej przez siebie działalności. Istnieją w formie skrótów, jak i całych nazw. Dzięki domenie internetowej możesz mieć własną stronę internetową, blog, sklep, forum dyskusyjne. Możesz również założyć witrynę z akcją charytatywną czy innym tymczasowym wydarzeniem specjalnym. Domena internetowa umożliwia też posiadanie w zasadzie nieograniczonej liczby kont pocztowych. Wciąż zastanawiasz się, jakie przyniesie Ci to korzyści? Dzięki własnej domenie zyskujesz niezależność oraz uwiarygadniasz swoją działalność. Wielu użytkowników bardziej ufa firmom, które używają własnej domeny internetowej w sieci. Własna domena ułatwia także lepsze pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Czy potrzebuję własnej domeny internetowej, skoro mam już swój profil w serwisie społecznościowym? Wbrew pozorom, Twój profil w serwisie społecznościowym nie jest Twój. Zgodnie z regulaminami serwisów społecznościowych, profile należą do ich operatorów i mogą zostać zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia. Posiadając własną domenę, to Ty decydujesz o tym, jakie informacje i w jaki sposób będą na niej prezentowane. Twoja domena może wspierać Twoją aktywność w serwisach społecznościowych. Oczywiście zasada ta działa również w drugą stronę. Własna domena internetowa staje się marką i może pełnić funkcję dodatkowego kanału komunikacji marki wcześniej już istniejącej. Rejestrując domenę z nazwą swojej firmy czy marki, możesz też zabezpieczyć się przed przejęciem jej przez nieuczciwą konkurencję. Zarejestruj swoją domenę internetową. Trwa to jedynie około 90 sekund. Pełną listę rejestratorów domeny.pl znajdziesz na stronie dns.pl/rejestratorzy.